A więc będziemy zaczynać nasze kolejne i dzisiejsze ostatnie spotkanie pomiędzy drużyną DTNP oraz Dogs Gaming, także zobaczymy, co tutaj się wydarzy, co się stanie. Także no myślę, że tutaj chłopaki z Dogs Gaming mają szansę tutaj wygrać, ale zobaczymy, co tutaj pokaże nam DTNP. Może pokażą się tutaj z lepszej strony na innej mapie. Jak wiemy, chłopaki już grali wcześniej, także no pozostaje trzymać kciuki. A my będziemy powoli przychodzić do banowania, jeśli wszyscy będą już gotowi, także mamy jeszcze chwilę czasu. Także się przygotowuję, no bo było wszystko zrobione na 20, ale się wyrobiliśmy trochę wcześniej. Jeśli się wszystko uda, to wszystko ruszy o wiele wcześniej. Tam widzimy, widzimy, że coś tu myślicie, a jednak nie. Dobra, no więc, no co Patryku myślisz o tym spotkaniu, co tu się może wydarzyć, coś ciekawego, nie wiem, dodaj coś od ciebie. Co mogę tutaj więcej dodać od siebie? No zawodnicy Dogs Gaming i zawodnicy dostałeś tapa, nie płacz, no są już rozgrzani, mają za sobą już rozegrane spotkanie, więc no zobaczymy, jak to się potoczy. I co więcej mogę tutaj powiedzieć? No to zostaje nam tylko czekać na to, aż żeby ten no, dzisiejszy ostatni już mecz został puszczony, został zrobiony. No, tutaj dostałem właśnie informację, że jak dobrze pójdzie, to prawdopodobnie będziemy już na spotkaniu o 19:55, więc pewnie za chwilę. No tak jak ci mówiłem, drogi Marcelu, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym bądź razie no liczę na nieco dość ciekawsze spotkanie, jeśli chodzi o to, bo jednak no, widzieliśmy teraz, że te właśnie drużyny, które grały, no to dość jednostronnie, dość dobrze im to wychodziło. No Dogs Gaming z dużą przewagą, tak samo jak właśnie zawodnicy drużyny Toxic Gaming, tak? Też właśnie z dość dużą przewagą właśnie tutaj grali. No, chciałbym właśnie zobaczyć ten jutrzejszy mecz, ten, który zapowiada się dość ciekawie. Jest to mecz właśnie drużyny Dogs Gaming z drużyną Toxic Gaming. No te dwie drużyny, powiem ci, że są dość ciekawe, więc to spotkanie będzie też dość ciekawie wyglądało. No tutaj już widzimy, że będziemy pomału przechodzić. Tutaj na podglądzie dostaję informację, że zawodnicy już dołączają na serwer, więc no to jest tylko po prostu kwestia czasu, aż będziemy już właśnie połączeni. Będzie przed nami banowanie map, nożówka oraz runda pistoletowa. Wszystko przed nami, także no więc zapraszamy Was już do tego momentu, aż będzie banowanie map, więc wracamy do Was pokrótce. Dobrze, także już przechodzimy do banowania map. Może coś tutaj się zmieni, coś ciekawszego. Zobaczymy, co zbanuje pierw DTNP. Może poleci nuk, żeby jednak zagrać coś innego właśnie z ich strony. Także no zobaczymy. I tak dokładnie poleciał nuk. Nie chcą już grać znowu tej mapy. Zobaczymy, co teraz Dogs Gaming sobie tutaj wybierze do zbanowania i polecił to Overpass. Dobrze, więc zobaczymy teraz kolejna DTNP. Zobaczymy, co chłopaki zbanują jako następna mapa i poleciał Ancient, okej, okay, dobrze. I tutaj teraz Dogs Gaming, także no
Oczekujemy, zobaczymy co. Kapitan zdecyduje zbanować. Wciąż tutaj czekamy i polecił Anubis. Także pozostaje nam Mirage, Inferno oraz... Vertigo, dokładnie. Fajnie byłoby zobaczyć Vertigo, bo tam się też dużo może podziać. Nie jest też to najłatwiejsza mapa. O, poleciał on właśnie na Vertigo, więc pozostaje nam Mirage oraz Inferno. I mi się wydaje, że Doxy wybrałem właśnie tak będzie, że zbanują Miraża i zagrają Inferno. Także no, przechodzimy powoli już na serwer. No jeszcze musimy chwilkę poczekać, niestety, ale to już dosłownie minutka i będziemy zaczynać rozgrywkę. Jak tu mówi nasze hasło sponsora Actiny, we change the game, to może DTNP zrobi jakiś change game i zobaczymy, czy tutaj pokonają Doxów i jak sobie tutaj poradzą. No co tu obwijać bawełnę, Doxy tu pokazały dosyć duży poziom, co może być właśnie problematyczne dla przeciwnika, ale miejmy nadzieję, że chłopakom uda się stawić czoła właśnie tutaj temu tyranowi, można tak powiedzieć, tutaj drużyn naszego turnieju. No i co tu jeszcze można mówić? No, Inferno jeszcze nie było tutaj grane dzisiaj. Dosyć specyficzna mapa. Także no zobaczymy, wiadomo, tam po CT też lightowo się gra. Jeśli oczywiście gracze mają taktyki po stronie terrorystów, to można całkowicie inaczej to rozegrać. Ale no, zobaczymy jak się to wszystko potoczy. I już tutaj mamy powoli, będziemy przychodzić właśnie do rozgrywki. Tutaj widzimy zbanowane mapy, które zostały właśnie, no jak, tak jak mówiłem, że ten spaki zbanowało Nuka. Więc no, zaczynamy tutaj naszą nożówkę na mapie The Inferno. No i tutaj zaledwie dzielą nas sekundy, żeby rozpoczęło się to spotkanie. Dokładnie już 3, 2, 1 powinni ruszyć. Dokładnie poszli i ruszyli. I ruszyli, żeby wbić sobie kosty w plecy, ewentualnie pod żebro. Także no, tutaj widzimy, że czekają chłopaki na wyjście przeciwnika i zobaczymy, kto wygra tą nożówkę, aby móc sobie wybrać sobie stronę. To i gracze DTNP czekają, to chyba tutaj pojedyncze, ale coś tutaj nie wyszło. Ludomir tutaj piękną kosę wbija. Tutaj na spokojnie, tu widzimy porządne kosy Dox Gaming. No i Dox Gaming pewnie zostanie po tej stronie CT, chyba że nas czymś zaskoczą. Także no, czekamy. Tak jak powiedziałeś właśnie, Marcelu, no może tutaj zawodnicy Dox Gaming zaskoczą nas tutaj jakąś ciekawą rozgrywką. No ja się cieszę na przykład, bo dzisiaj nie było dwóch takich samych map, żeby to codziennie tak wyglądało, aczkolwiek mogłyby być dwa razy ta sama mapa, żeby tylko no była prezentowana w nieco lepszy, nieco bardziej taki żywszy, drastyczny, agresywniejszy sposób, jeśli chodzi o drużyny, żeby widać było tę walkę przed nami. Tutaj no mapa The Inferno, widzimy rundę pistoletową, zostało jeszcze bodajże jakieś 10-11 sekund do tego, żeby rozpocząć właśnie tutaj tą rundę. Widzimy teraz, że no runda pistoletowa się rozpoczyna. Zawodnicy Dox Gaming po stronie antyterrorystów. Jak możemy zauważyć, zawodnicy, dostałeś tapa, nie płacz, po stronie terrorystów. No tutaj właśnie zamieszanie w okolicach banana, wychodzą tutaj z rampy, ale tutaj Hiki dość sprytnie zdobywa tego tapa, no daje właśnie tutaj Kikowi tego tapa, no tutaj jeszcze próbuje, ale zygzak, no poleciał tutaj zygzakiem, no i zdobył tego heada. No tutaj jak na razie ta próba zajęcia dość agresywnie banana, no udana, jak widzimy, to tutaj zawodnicy boostują się, sprawdzają tego banana, ale w międzyczasie zawodnicy Dox Gaming no wchodzą tam na plecy zawodnikom DTNP, jak możemy no zauważyć, no tutaj już zakleszczeni z dwóch stron zawodnicy terrorystów, no zmierzają w kierunku bombsite'u B. W międzyczasie tutaj Jankes zdobywa tego fraga, ale Hubiak odpowiada. Widzimy, że tutaj no sytuacja dwóch na dwóch, w międzyczasie wpadły dwa fragi na konto z obu drużyn.
Tutaj dość ciekawie, bomba jeszcze nie została zaplantowana, tutaj Biggie jeszcze prowadzi wymianę ogniową z jednym z zawodników, tutaj dość ciekawie Jankes. No tutaj zawodnicy terrorystów nieco bardziej teraz obici, widzimy, że tutaj no podnoszą bronię, no nie mają tej amunicji zbyt wiele. Zawodnicy drużyny Dogs Gaming, no tutaj dość ciekawie, no Arku tutaj obija Biggiego, Big tutaj 2 HP, Jankes tutaj jeszcze próbuje coś działać, ale no niestety Chubiak tutaj no zdobywa tą eliminację i zostaje sam Biggie, 2 punkty zdrowia na jego koncie. No będzie to prawdopodobnie zaraz po nim, no i tak Chubiak zdobywa tą eliminację, dzięki czemu pierwsza runda pistoletowa na tej mapie wpada na konto drużyny Dogs Gaming. No jak możemy zauważyć, było blisko, żeby zawodnicy DTNP wygrali tą rundę pistoletową, ale no tutaj głupie błędy popełnili właśnie zawodnicy, pikowali na antyterrorystów, jak mogliśmy zauważyć, dzięki czemu ta runda właśnie wpadła na konto drużyny przeciwnej. Widzimy teraz, że no zawodnicy Dogs Gaming grają na fullu tutaj dość dobrze, ale zawodnicy DTNP tutaj będą podchodzić drugim środkiem. W międzyczasie Hity zdobywa pierwszą otwierającą eliminację w tej rundzie. Tutaj dość ciekawie Chubiak zabija jednego z zawodników, to Kitka. W międzyczasie Biggie odpowiada, ale sam daje się zabity przez Arka. Widzimy, że tutaj jest snajper drużyny DTNP. Próbował jeszcze coś zdziałać, zdobył tę eliminację, zostaje sam Zygzak, jego pozycja jest znana i karta tutaj ładnie z tego PM-a czyści właśnie tego zawodnika, dzięki czemu kolejna runda wpadła na konto drużyny antyterrorystów. No jak możemy zauważyć, tutaj Hity tutaj ze swoim nożem, ze swoją kosą bawi się właśnie tą kosą. Mam nadzieję, że zobaczymy może w tej rundzie jakąś właśnie kosę na plecy, właśnie coś takiego bardzo szalonego i ryzykownego. No zobaczymy, jak zawodnicy Dogs Gaming potoczą to spotkanie. Póki co widzimy, że zawodnicy DTNP cały czas będą wchodzić tutaj drugim środkiem, ale tutaj Arko dość dobrze wychyla, zdobywa jedno trafienie, Arko z drugim trafieniem, Arko jeszcze próbuje, obijany tutaj przez zawodników. W międzyczasie Hity tutaj zdobywa eliminację na Kitku. Widzimy, że Biggie, przepraszam, to na zawodniku Zygzak, widzimy, że tutaj Biggie razem ze swoim kolegą daje się również zestrzelić, dzięki czemu już jest 3-0 dla drużyny Dogs Gaming. No tutaj widzimy dominację ze strony Dogs Gaming, no po stronie DTNP. No stracili tą rundę pistoletową, choć mieli dużą szansę, żeby właśnie wtedy ugrać, ale Dogs Gaming zawaliło wtedy comebacka. No i widzimy na razie, no Kitek 0 fragów na jego koncie jak na razie, a chłopaki z Dogs Gaming już ruszyli tutaj pilnować tych moonsightów, natomiast gracze DTNP już tam zmierzają, wrócili się na 2 midy. Tu widzimy, że Argo już zabija Kitka na second midzie, tutaj ze strony właśnie apartamentów. M4 Sherry i tu widzimy, że pada kolejno, to jest tutaj niecelnie, ale jednak Arko zabija ligę, ale szybko Zygzak otwiera okiem. No i sytuacja 3-4, zobaczymy, jak to chłopaki sobie poradzą. Tutaj Hity bacznie pilnuje, żeby nikt nie skoczył do balkonu od strony mida. Widzimy, że Chubiak tutaj coś próbuje i tu w międzyczasie Chubiak zrobi 2 zabójstwa. No tutaj Jankes w nieciekawej sytuacji, może tu uklaczuje, zobaczymy, jak tutaj chłopakowi pójdzie. Już chyba wie, że będą go zamykać, no niż się tego może spodziewać i przez to wyłapie parę fragów. Tutaj zobaczymy, Kartal tutaj wychyli właśnie tutaj Jankes w dosyć nieciekawej sytuacji, chociaż on się wypadnie, a tutaj w kuchni się schował. Jankes zabija Kartala i mamy sytuację 1-3, ale dosyć mocno bity gracz Jankes, 24 punkty zdrowia na jego koncie, zostaje zaraz spalony przez Chubiaka, przez co to może doprawić mu kilka problemów, ale zostaje teraz właśnie znajdowany. Czyżby to będzie ten nade? O, jednak nie, gracz Jankes tam bacznie się broni, ale niestety Ludomir go tutaj dorwał go w tym mieszkaniu, przez co zdobywają 4 punkt na swoje konto. No i tu widzimy już dosyć problematyczna sytuacja finansowa po stronie DTNP, natomiast widzimy zakupione jednak bronie po ich stronie, to widzimy ekonomię właśnie teraz pokazaną. No widzimy Dogs Gaming, no jak na razie cały czas góruje, rzecz naturalna, przez 4-0. No i zobaczymy, jak teraz sytuacja się rozwinie. No i widzimy, że na razie na spokojnie chłopaki się tutaj rozstawiają i chyba to będzie wjazd midem.
Chyba, chociaż nie, to będzie wjazd banana, tam już piękne granaty poleciały, banan jest cały spalony, na razie nie ma przejścia, hity tutaj zabija gracza Liges. No i mamy sytuację 3 na, przepraszam, 5 na 4. No i gracz Biggie zaledwie 5 HP na jego koncie, Ludomir zabija zygzaka, czyli wreszcie w lewo, czyli Ludomir kolejny kill na jego konto. Dosyć tutaj groźnie, na spokojnie chłopaki grają, no i powstaje sam Biggie, na 5 zawodników. Więc no zobaczymy, tu widzimy, że gracz Hubiak sprawdza szczura, coś nie znajduje tam przeciwnik, ale tam gracz Biggie znajduje się schowany chyba znowu tu w mieszkaniach, z tego co widzę na minimapie. Tu widzimy, że chyba chce zasejwować broń, chociaż gracze szukają tego przeciwnika. Chcą go znaleźć, żeby jednak nie zasejwował tego karabinu, żeby byli dalej jednak w plecy. No i widzimy, że na razie tam nikt w tą stronę nie zmierza. Tu Biggie będzie próbował przy rampie coś zdziałać, ale tutaj robi się Astralisa w tym momencie i Kartal zabija właśnie Biggiego. Słynne ustawienie Astralis też miało miejsce oczywiście na mapie The Inferno, tylko przy samym bombsite B. Także no zobaczymy, jak chłopaki sobie poradzą, czy może tutaj ugrają to no DTNP w dosyć słabej formie dzisiaj ewidentnie. Dogs Gaming tutaj nie odpuszcza, nie chce nawet oddać tutaj żadnej rundy chłopakom. No i zobaczymy, jak się tutaj właśnie sytuacja rozwinie. No i znowu ruszyli po kolejne punkty. Zobaczymy, czy teraz tutaj właśnie jakieś rozdzielenie. Bomba będzie szła sobie, a jednak wszyscy chyba są wlecić apartamentami. Czyli klasyczne zagranie tutaj. Tak, dokładnie, wszyscy będą lecieli, praktycznie wszyscy. Jeden gracz zostaje na skin midzie, tam patrzy właśnie w te okna. Tutaj ma szansę, ale jednak zabija tylko jednego zawodnika, to gracz Arko bombarduje jak B-52 tam te schody w apartamentach. To widzimy, że już podnosi broń kałacha i chce zasmukować tą pakę. Chyba jednak tutaj spali, widział przeciwnika, został spalony właśnie te schody ludowe. W międzyczasie zabija gracz Architek, no i powstaje sytuacja 4-2 i w międzyczasie gracz Kartal zabija Zegzaka. Pozostaje Jankes oraz Liges. Jankes zabija tutaj Kartala, ale Ludomir szybko odpowiada zabijać Liges. I pozostaje sam Jankes, znowu ten Jankes sam pozostaje. No i widzimy, że Jankes zabija Lodomira, to jest MP5SD. 72 punkty zrobionego kącie, ale pozostaje ten hit i niebezpieczny hit i są AWP-om. Także no zobaczymy, tutaj widzimy, że na razie na spokojnie Arko tutaj chce będzie wychodzić z apartamentów. Chyba wiedzą, gdzie będzie tutaj przeciwnik, tutaj hit i chyba już poszło info, Arko tu chyba czeka właśnie na przeciwnika. No i zobaczymy, czy tutaj się uda im tu ugrać. Także no zobaczymy tu na razie na spokojnie. Widzimy tutaj gracz hit i właśnie skanuje przez tego smoka i zabija bez problemu tutaj przeciwnika. Dzięki czemu zdobyłem 6 punkt na swoje konto. Jak możemy no zauważyć, zawodnicy Dogs Gaming znowu idą jak burza. Tutaj no nieco gorzej, widzimy, że tutaj Kitek, jeden z zawodników DTNP, no nieco gorzej, no zero fragów na jego koncie, nieco gorzej to właśnie wygląda po jego stronie. Tutaj finanse również dwa razy wyższe po stronie Dogs Gaming, jak możemy zauważyć, no tutaj dość dobrze to wygląda, no nie muszą się obawiać o te ekonomię, ale tutaj zawodnicy terrorystów teraz no podjęta decyzja, żeby wchodzić na banana, tutaj zasmokowany środek, próba zajęcia banana, ale tutaj no polecą dość dobre nade, tutaj obici zawodnicy DTNP, jak możemy no tutaj zauważyć, niesprawdzona miejscówka, tutaj widzimy, że Lodomir zdobywa jedną eliminację, ale tutaj Biggie z odpowiedzią. Widzimy również, że teraz no nieco bardziej zmieszani zawodnicy terrorystów, jak możemy zauważyć, prawdopodobnie będą chyba starali się jeszcze wejść tutaj, coś pomóc na tym bananie, ale tutaj no Hubiak z eliminacją, w międzyczasie Ligę zdobywa również trafienie, Kartal z odpowiedzią, zostaje sytuacja 3-2, przewaga po stronie drużyny Dogs Gaming, więc no jak możemy zauważyć, dość dobrze to wygląda, w międzyczasie Jankes tutaj obijany przez zawodników drużyny Dogs Gaming. Widzimy, że szuka tutaj zawodnika, ale tutaj dość dobrze ustawiony Arko zabija właśnie Jankesa. Tutaj jeszcze pod celownik wchodzi mu Liges, dzięki czemu 7 runda wpada na konto drużyny Dogs Gaming. No tutaj chłopaki z Dogs Gaming grają dość dobrze. Widzimy, że no jak na razie idą bezbłędnie. Tutaj jeszcze chciałbym tak wspomnieć, chciałbym pozdrowić pewną osobę, chciałbym pozdrowić Kingę. Marcel, pozdrów Kingę, pozdrowienia dla niej. Także pozdrawiam tutaj panią Kingę i zaczynamy kolejną rundę na mapie The Inferno. Zobaczymy, jak tam chłopaki sobie poradzą, także tutaj
Zobaczymy, jak tutaj właśnie Arkus ustawi tutaj w tych przepraszam, w apartamentach. W międzyczasie zabija właśnie Gigiego, tutaj pięknie tutaj w skała szikowa i tu Alek szybko kitek odpowiada AW, zabijając Arkad właśnie przez tutaj ściankę gipsową prawdopodobnie w tej tutaj właśnie w tych apartamentach, ale widzimy, że gracze na razie na spokojnie chcą podejść, na to Hubia, ale tutaj właśnie zdobyli bombę. Hubiach właśnie zabija Jankesa. Tutaj dosyć mocno wymiana ognia i DNTP w tarapatach dosyć mocnych. Starcili bombę, nie wiedzą zbytnio chyba co zrobić. Tu widzimy, że Zygzak będzie się zabija Hubiaka, ale zamiast zabija Zygzaka oraz Ligę, bo tutaj stał ze scoutem. No i niestety Kartel kończy go, rozstrzeliwając go bez problemu. Nie będę mówił jak, bo to nie wypada na live, także tutaj widzimy, że że tutaj mamy sytuację 8-0. No chłopaki z TNP teraz mają te pieniądze, no ale czy to wykorzystają, bo muszą teraz, bo oczywiście potem będzie lipa, czy będzie zagrać eko. No może coś zrobią po tym, po stronie CT, no bo wiadomo, Inferno mapa CT to klasyk, to tam zawsze tak było. No i tutaj chłopaki ruszyli, zobaczymy, czyżby to była gra, a nie jednak, nie, myślę, że nadbija łupy. Ale tutaj widzimy, że na midzie pięknie gracz Jankę zabija właśnie Kitiego, ale szybko hit i pali dwie osoby, gracza Liges oraz Jankesa. No dosyć tutaj ładne zagranie ze strony Kitiego. Hubia pozostaje, zabija właśnie Kitka i pozostaje Biggie oraz Zygza, zaledwie 7 HP i Ludowic też szybko znajduje właśnie Biggiego i kończy tak samo zabijając Zygzaka, przez to mają 9 punkt na swoje konto. No, jak możemy zauważyć, 9 runda na koncie drużyny Dogs Gaming, 10 runda przed nami. No zobaczymy, czy zawodnicy dostałeś tapa, nie płacz, zdobędą tą pierwszą honorową rundę, czy też jednak skończy się to wynikiem 16-0. No widzimy tutaj, że najlepszym zawodnikiem ze strony zawodników DTNP jest zawodnik Jankes. No tutaj ze strony Dogs Gaming, no to dość łatwo tam wysoko już ponad z 13 fragami Hubiak. W międzyczasie Arko, snajper drużyny Dogs Gaming zdobywa eliminację, otwierając eliminację. No tutaj również Hiti dołącza od siebie. Znowu Arko zdobywa tą eliminację. W międzyczasie Kartal, Billy z odpowiedzią na Lodomirze. Zostaje sam Jankes w klaczu 1-4. Zawodnicy Dogs Gaming już rzucili się za nim. Prawdopodobnie no będą go szukać. No szukają go tutaj. No mijają się ci właśnie zawodnicy. Jankes zdobywa tą eliminację, ale przy tym zdradza swoją pozycję. No czeka tutaj on w okolicach kuchni. No zobaczymy, czy wychyli, czy będzie. No tutaj czekał. Dość sprytnie tutaj właśnie rozgrywa to gracz Jankes, ale tutaj jeszcze minuta właśnie do końca tej rundy. Tutaj jeszcze palony, schował się w kuchni. Prawdopodobnie będzie chciał zrobić na tym ogniu jakąś jajeczniczkę. Może usmażyć sobie kiełbaskę. No nie wiem, co właśnie ten gracz ma w głowie. No zobaczymy właśnie, co tutaj właśnie wymodzi, ale tutaj już zachodzony przez jednego z graczy Dogs Gaming, no i Hubiak wchodzi tutaj właśnie od strony pałacu, dzięki czemu 10 runda wpada na konto drużyny Dogs Gaming. No jak możemy zauważyć, tutaj finanse, no cały czas antyterroryści górują, jeśli chodzi o te finanse. Widzimy, że no wynik jest dość brutalny, jeśli chodzi o zawodników drużyny DTNP. No nie pokazali oni na razie nic praktycznie ze swojej strony, żeby zdobyć tą rundę, ale wierzę w to, że jednak uda im się zdobyć chociaż tą jedną, jedyną rundę honorową, nawet po stronie antyterrorystów. Jak widzimy, no drużyna Dogs Gaming dość dobrze rozgrzana, no teraz grają dość agresywnie, skracają środek, chcą zajmować tego banana, skracać ten środek, no jak widzimy, nie boją się wychylić, są pewni tego, że będą trafić. W międzyczasie Kitek zabija Lodomira, ale Kartal tutaj z odpowiedzią na Biggie. Kartal zdobywa 3 eliminacje, ale Biggie zabija 2 graczy. Sytuacja 2-2, ale jeśli chodzi o punkty życia, przewaga cały czas po stronie Dogs Gaming. W międzyczasie Hubiak, no tutaj zachodzi na plecy. Ligę tutaj dość sprytnie ustawiony, ale Hubiak okazuje się lepszy. Jak widzimy, no zdobywa tą eliminację, dzięki czemu już 11 runda wpada na konto drużyny Dogs Gaming. No teraz widzimy, że te finanse po stronie drużyny dostałeś tapa, nie płacz, nieco gorsze, zakupione tutaj właśnie jakieś bronie typu scout,
typu właśnie Galir, typu P90 oraz jakiś PM. No widzimy, że będzie to prawdopodobnie typowy Rush B bananem. O ile dobrze widzę, tak jest, to prawdopodobnie Rush B. No tutaj już poleciały dobre flesze na bombka. Widzimy tutaj dość dobre eliminacje z tej P90, ale tutaj no zawodnicy spaleni chyba na tym bananie. Tylko jedna eliminacja, tam gracz lodowy nieco bardziej obity. Sytuacja 4-2, teraz 1-2, bo tutaj też Kura zdobywa tą eliminację, zostaje sam Hitek tutaj właśnie z tym scoutem, ale Hity tutaj właśnie z 5-7 zdobywa tą eliminację, dzięki czemu 12 runda wpada na konto drużyny Dogs Gaming. Chciałbym zauważyć dosyć ciekawą rzecz w tej rozgrywce, że gracze nie używają zbytnio jakichś tutaj specjalnie smoków taktycznych do użytych, nie wiem, różne specjalne rzuty w różnych taktykach, tylko po prostu lecą na pałę i to widzimy, że Dogs Gaming nie musi tutaj właśnie nic wykorzystywać, bo łatwo sobie radzi z tym DTNP. No ale jeśli tutaj DTNP zacząłby używać bardziej sensownie tych granatów, może coś by z tego było. Ale tutaj mamy sytuację 4-4, no zobaczymy, może się chłopaki odbiją, może im to jakoś pójdzie, ale tu widzimy, że szybko mnie na ogień, mamy 2-2. Jest tutaj szansa, zauważmy, że zakupiony Negev w rękach Ligeza, czyżby może tutaj jakiś ogień zaporowy z tego LKM-a poszedł i tutaj widzimy, że pozostaje sam Kartal, czyżby to była ta runda i pozostaje właśnie Jankes na Kartalach, bomba zostaje zaplantowana, chyba po raz pierwszy, albo nie zauważyłem w tym spotkaniu i tu widzimy, że Jankes zachodzi właśnie tutaj od strony Longa, gdzie czeka właśnie gracz Kartal, jest odwrócony plecami, teraz jest wielka szansa i tak, mamy to właśnie, gracz DTNP kończy to zdobywając pierwszą honorową rundę dla swojej drużyny, no i tutaj widzimy, no tutaj idealnie gracz właśnie wykorzystał tą sytuację, że był odwrócony plecami i z dobrym timingiem zaszedł właśnie nam przeciwnika od strony Longa. I tutaj widzimy, że Jankes, przepraszam, tutaj widzimy zakupione po stronie DTNP właśnie dwa kałachy, trzy kałachy oraz jeden galiar oraz jedno SG, a po stronie Dogs Gaming 4MP oraz jedna w rękach Arka, tak no, zobaczymy jak się sytuacja nam rozwinie. Widzimy, że chłopaki na razie na spokojnie chcą tutaj wszystko rozegrać. Czekają pod tym bananem, tam lecą granaty, w międzyczasie grać hit, odbija hitka, no, ale tutaj widzimy Biggie, no troszeczkę niezbyt może wpływa na to drewno, Jankę zabija Hubiaka, Hiti zabija Zygzaka, Arko zabija Jankesa i no i szybko to kończy gracz Lodomir, zabijając ligę za zdobywając 13 punkt na konto drużyny Dogs Gaming. No jak widzimy, ta pierwsza honorowa runda no wpadła na konto drużyny DTNP, więc no nie jest aczkolwiek tak źle. W każdym bądź razie no comeback prawdopodobnie będzie ciężki do ugrania. No zobaczymy jak to się potoczy, czy może po stronie antyterrorystów zawodnicy DTNP pokażą nieco więcej właśnie umiejętności. Póki co no te umiejętności są nieco niewidoczne, że tak to ujmę. Widzimy, że zawodnicy tutaj będą zmierzali w okolice bombsite'u, a Jankes tutaj z eliminacją, Hubiak poczuł się zbyt pewnie w tych apartach, skrócił, no i dostał tego tapa. Przewaga po stronie drużyny DTNP, jeśli chodzi o zawodników, ale tutaj Hity dość dobrze wchodzi na plecy, ale Zygzak znowu odpowiada, Lodomir tutaj zabija Bigiego, Kitek zabija Kartala, no jak możemy zauważyć, no teraz za to zawodnicy DTNP dość dobrze, ale Lodomir tutaj zaczyna się znowu odpalać, zaczyna szukać swoim lodowatym oddechem, zdobywa kolejną eliminację, no Lodomir tutaj leci, mrozi tych przeciwników, jak możemy zauważyć, zostaje dwóch na dwóch, no jak możemy tutaj spojrzeć, Arko zdobywa eliminację, Arko z drugą eliminacją, no jak widzimy, 14 runda wpadnie na konto drużyny Dogs Gaming, więc teraz będzie tutaj właśnie przed nami zmiana stron, więc nie zostaje mi nic innego do powiedzenia jak to, że widzimy się za 3 minuty już po zmianie stron, kiedy to drużyna Dostałeś Tapa, Nie Płacz zacznie po stronie antyterrorystów, więc do zobaczenia za 3 minuty. Do zobaczenia.
Ja sobie włączę coś. Raz manów. Dobrze, witamy po krótkiej przerwie. Tak, będziemy zaczynać kolejną połowę tego spotkania. 14-1 to jest naprawdę tragedia, co się dzieje w tym momencie. My już nam spadają siły tutaj w komentowaniu, bo jednak to męczy. Męczy to gadanie. Także tak, administratorzy nas nękają, to jest prawda. I lecimy z kolejną połową. No i zobaczymy, czy tutaj ta pistoletówka coś zmieni, czy jednak się tutaj zmieni ten wynik i chłopaki pójdą po to zwycięstwo. Pójdą po to zwycięstwo i wygrają może to spotkanie. No ale myślę, że tutaj jest no, jednak wynik przesądzony już dosyć dawno, także no zobaczymy. Oczywiście to nie jest mowa o żadnych łapówkach. Tak dla sprostowania. I tu wlecieli już na mida. Pięknie tutaj bigi niestety w dużych tarapatach. I mamy sytuację 4-5. Zobaczymy, no, czy Dogsy to ugrają. Czy będzie to koniec? Przepraszam, jeszcze nie koniec, bo jeszcze dwie rundy. Także no. Widzimy, że już zmierzają właśnie w stronę tego bombsite'u, ale w tej ciemni znajduje się, przepraszam, za dwójkami znajduje się właśnie Zygzak i Hubiak tutaj zaczyna podchodzić powoli i mam sytuację 2-4, także no zobaczymy, czy ta pistoletówka będzie dla Dogsów, tutaj bomba zaplantowana, Hitek już tutaj bez problemu właśnie niszczy, znaczy zostaje zabity przez Kartala, no i mamy ostatnią rundę, punkt meczowy naszego turnieju. Tak, dokładnie. Prawdopodobnie ta runda wpadnie na konto drużyny Dogs Gaming. No to jest to dość jednostronne spotkanie, no jak możemy zauważyć, ale jest ta runda honorowa ze strony zawodników DTNP. No jak możemy zauważyć, teraz już zawodnicy grają na fullu, no nie mają innej opcji. No jest to w każdym bądź razie już ostatnia runda. W międzyczasie Hit, tutaj te eliminacje, Hit prawdopodobnie zdobywa dwie eliminacje, zostaje trzech zawodników. Tutaj Hubiak z trzecią eliminacją, dwóch zawodników DTNP przy życiu. Tutaj no zawodnik Hit tutaj z tą bronią automatyczną próbuje coś zmodzić, szuka tych zawodników, to ma, myślę, że ma Negeva. W międzyczasie Hubiak zabija Kitka, zostaje sam Yankez, ale tutaj Hubiak wchodzi na plecy, dzięki czemu 16 runda wpada na konto drużyny Dogs Gaming. Jak możemy zauważyć, dość jednostronne było to spotkanie, jak już wcześniej wspomniałem. No i co, zostaje nam tylko pożegnać się i zaprosić was wszystkich tutaj oglądających na jutro, na jutrzejszy dzień, na godzinę 17, na kolejny dzień rozgrywek, także więc do zobaczenia jutro. Komentowali dla was Patryk Jezior i Marcin Jelowicz, także do jutra.